Dzień dobry. Targi Remade z są coraz bliżej. W niniejszym materiale przedstawimy Państwu najważniejsze informacje niezbędne do zaplanowania swojej obecności na targach. Remade z Warsaw 2019 odbędą się w dniach od 13 do 15 lutego w halach Tag Warso Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Targi będą otwarte dla zwiedzających 13 i 14 lutego od 9.30 do 18, a 15 lutego od 9.30 do 16.00. Warto pamiętać, że targi jest to wydarzenie w 100% skierowane do sektora B2B i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Po otrzymaniu zaproszenia należy zarejestrować się poprzez kod w nim podany. Wcześniejsza rejestracja online pozwoli uniknąć kolejek na samych targach. Przypominamy również, że bezpłatna rejestracja możliwa jest tylko przez internet. W czasie targów rejestracja jest płatna i wynosi 20 zł. Zaproszenie, które Państwo posiadacie należy zarejestrować na stronie Remadejską, w zakładce dla zwiedzających rejestracja zaproszeń. Po wpisaniu kodu z zaproszenia uzupełniamy wszystkie pola w formularzu i klikamy przycisk wyślij. Po zweryfikowaniu zaproszenia na podany przy rejestracji adres mailowy otrzymacie Państwo identyfikator zwiedzającego. Należy go wydrukować i zabrać ze sobą na targi. Osoby nieposiadające zaproszeń mogą zakupić bilety. Do 8 lutego w cenie 10 zł na stronie internetowej RemaDays, a na samych targach za 30 zł. Uwaga! Osoby posiadające zaproszenia niezarejestrowane będą zobligowane do zakupu biletu za 20 zł. Podczas targów Rema Days Warsaw kursować będą specjalne autobusy z przystanków zlokalizowanych przy PKP Lotnisko Chopina oraz z przystanku DW Centralny 06. Z tych miejsc autobusy zawiozą Państwa bezpośrednio do centrum targowego. Osoby rejestrujące się bezpośrednio w centrum targowym powinny posiadać przy sobie zaproszenie i wizytówkę lub zakupić bilet wstępu. Podczas rejestracji po uzupełnieniu danych przez osobę rejestrującą otrzymacie Państwo identyfikator zwiedzającego. Podczas targów przygotowaliśmy dla państwa szereg udogodnień, dzięki którym państwa pobyt będzie przebiegał komfortowo. Blisko wejść zlokalizowane będą szatnie. Cena za pozostawienie okrycia lub walizki to 2 zł. W każdej z hal targowych do państwa dyspozycji będą restauracje i mniejsze punkty gastronomiczne oraz strefy relax zone i chilloutu. Będzie można również skorzystać z bezpłatnego internetu Wi-Fi. Pomocnym narzędziem dla gości targów będzie również aplikacja Remadejs na telefon, która usprawni pobyt na targach. Wszystkie szczegóły i najważniejsze zagadnienia związane z przyjazdem na targi Remadeis Warsaw znajdziecie Państwo na remadeis.com w zakładce dla zwiedzających. Do zobaczenia na targach Remadejs.